któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Tajemnica druga, wniebowstąpienie Pana Jezusa. Mieszkaniem Boga jest niebo. Jezus wstępuje do Ojca, aby zasiąść po Jego prawicy, gdzie nieustannie stawia się za nami. Wstępuje, niech się lud wierny raduje.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Kościół zgromadzony na modlitwie zostaje pocieszony obecnością Ducha. To dzięki Niemu w sercach wierzących rozleje się charyzmat i pragnienie, aby byli jedno. W Duchu Stworzycielu dusz ludzkich na łaską swoją obdarzyć serca, któreś raczył stworzyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź.
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Do naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Powołaniem Maryi była ciągła wędrówka za Synem. Śmierć nie jest żadną przeszkodą w realizacji tego powołania. Matka Jezusa z duszą i ciałem zostaje wniebowzięta. Cię pozdrawiają anieli w niebie. Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo. Oj,
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Niepozorna i skromna kobieta dostępuje zaszczytu, o którym thank you.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy wszystkich pielgrzymów na naszym diecezjalnym święcie, jakim jest diecezjalna pielgrzymka na Kaplicówkę, na to piękne wzgórze. Pragniemy uczcić dzisiaj tajemnicę życia i męczeńskiej śmierci naszego patrona, świętego Jana Sarkandra. Drodzy Państwo, będę starał się dzisiaj podawać informacje szczegółowe, będę starał się poprowadzić nas wszystkich przez tę dzisiejszą liturgię i od razu zapraszam, żeby te delegacje, które będą składać dary ofiarne, które będą uczestniczyć w procesji z darami, gromadziły się po mojej prawej stronie przy kaplicy. Tam jest ksiądz Dariusz Byrski. On zajmie się i wskaże odpowiednie miejsce, gdzie się ustawić, a potem pomoże w procesji z darami. Z takich informacji porządkowych, punkt medyczny PCK znajduje się koło namiotu. To również jest po mojej prawej stronie, po prawej stronie naszego ołtarza. Gdyby ktoś potrzebował pomocy, proszę tam się kierować. Też bardzo proszę, jest dzisiaj piękne słońce, jeśli tylko ktoś ma wodę, korzystajmy z tej wody obficie. Woda nie narusza postu przed przyjęciem Komunii Świętej, więc bardzo proszę, troszmy się o siebie. Jeśli ktoś w naszym pobliżu potrzebuje, ta woda też jest dystrybuowana w okolicach namiotu. Można sobie podejść i tą wodą się poczęstować. Co nas dzisiaj czeka? W dniu dzisiejszym, kiedy przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego, święto ustanowienia Kościoła, przeżywamy święto wszystkich ochrzczonych. I my zgromadzeni w jedno przez Ducha Świętego chcemy wychwalać Boga za całe dzieło zbawienia. Chcemy dzisiaj dziękować za Kościół napełniony Duchem Świętym. Tegoroczne spotkanie przy Krzyżu Papieskim na wzgórzu Kaplicówka przeżywamy również wpatrując się w tajemnicę Eucharystii. Szczególnymi gośćmi dzisiejszej pielgrzymki są nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej oraz ci kandydaci, którzy dzisiaj zostaną ustanowieni nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Serdecznie ich witamy. Witamy ich rodziny, które im towarzyszą w tym ważnym dla nich i dla całej naszej diecezji dniu. W czasie dzisiejszej Eucharystii będą również obecni z nami księża neoprezbiterzy. Jest to ksiądz Kamil Bywalec z parafii Marii Panny w Bielsku Białej. Jest to ksiądz Mateusz Cader, który pochodzi z parafii Jezusa Chrystusa, Odkupiciela Człowieka w Bielsku Białej. Jest to ksiądz Łukasz Kasprzak, który pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Sułkowicach Łęgu. Będzie z nami ksiądz Tomasz Kramarczyk z parafii świętego Andrzeja Apostoła w Osieku. Ksiądz Mikołaj Krzyżowski z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sopotni Wielkiej. Ksiądz Robert Oczkowski z parafii świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Bulowicach. Ksiądz Adrian Pietrasina z parafii imienia Najświętszej Marii Panny w Kamesznicy. Ksiądz Józef Skurzok z parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Koniakowie. Ksiądz Patryk Zaręba z parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Bielsku Białej. Razem z nami modlą się również klerycy, alumni z krakowskiego seminarium duchownego razem ze swoimi przełożonymi. Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Roman Pindel. On również wygłosi do nas słowo. Obrzęd ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy będzie po homilii. W oczekiwaniu na rozpoczęcie Eucharystii podejmijmy pieśń, pomyślmy też o intencjach, które chcemy w czasie tej mszy świętej ofiarować Panu Bogu. Za co dziękować, o co prosić, za co Pana Boga uwielbiać.
powitania wygłosi teraz kustosz diecezjalnego sanktuarium świętego Jana Sarkandra. Serdecznie witam. Najpierw gospodarza tego miejsca, czyli księdza biskupa Romana Pindla, który, jak słyszeliśmy na początku mszy świętej, będzie przewodniczył tej Eucharystii, wygłosi do nas Słowo Boże. Księdza biskupa Piotra Gregra, który przed chwilą jeszcze był z nami, ale musiał pojechać do swoich innych obowiązków. Wszystkich kapłanów, w szczególny sposób neopresbiterów, których serdecznie witamy i cieszymy się, że zasilili nasze grono kapłańskie. Diakonów, kleryków, siostry zakonne. W szczególny sposób chciałbym powitać szafarzy, zarówno tych, którzy tę posługę sprawują, jak i tych, którzy za chwilę, za moment będą do tego grona dołączeni, jako ci, którzy przynoszą Eucharystię i podczas mszy świętej pomagają kapłanom, ale również, jeżeli taka potrzeba, zanoszą do domów chorych. Serdecznie witam włodarzy miasta na czele z panem burmistrzem, pana ministra Stanisława Szweda. To jest taki sprawdzony, wieloletni pielgrzym skoczowski. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze. Witam was wszystkich pielgrzymów. Moi drodzy, za chwilę w Ewangelii usłyszymy zapowiedź Pana Jezusa, zapowiedź zesłania Ducha Świętego. I tam będą takie słowa, że Duch Święty nas wszystkiego nauczy oraz przypomni to, co Jezus nam powiedział. Żeby się czegokolwiek nauczyć, trzeba być i trzeba słuchać. I tego, drodzy pielgrzymi, wam i sobie życzę. Otwartości serca, otwartości umysłu na Słowo Boże. Ale również tego, byśmy naszą pamięcią sięgali do tego, co chociażby tutaj na wzgórze Kaplicówce było powiedziane przez Jana Pawła II. To wezwanie do tego, byśmy byli ludźmi sumienia. To wezwanie jest ciągle aktualne i ciągle w duchu czasów, w których żyjemy, jest na nowo odczytywane. Czujcie się tutaj jak najlepiej i chętnie wracajcie na to miejsce, do kościoła Piotra i Pawła. Niech wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Moi drodzy bracia i siostry, otwórzmy się na to słuchanie, o którym ksiądz proboszcz mówił, tutejszego kościoła, sanktuarium, strażnika tego miejsca. Otwórzmy się na słuchanie tego, co Słowo Boże dzisiaj mówi do nas, będzie mówić do nas. Otwórzmy się także na łaskę, bo w tej czasie sprawowania Eucharystii właśnie ta łaska dociera do nas, łaska owoców męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To otwarcie naszego serca na słuchanie jest nierozerwalnie związane z tym, żeby uznać, że wiele jest nieuporządkowania w naszym sercu, że wiele zagłuszających spraw, że jakieś obciążenia także w nas są, niezabliźnione rany i poczucie winy. Prośmy dlatego też wzajemnie za siebie o zmiłowanie Boga nad nami i oczyszczenie z tego wszystkiego, co Bogu podobać się nie może. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwała będzie Bogu z Panieży, niebi i ziemi wspaniały Ty, ziemi Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Modlimy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Z naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały. I na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici,
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, przyjdź Dawco łask mnogich, przyjdź światłości i sumień. Ona
serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. W światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze, bez Twojego tchnienia. Cóż jest wśród stworzenia, jeno cień i nędzę. Obmyj co nieświęte, oschłym wlej zachęt. Pan z wami. I z duchem swoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje,
miłuje mnie. Ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, dziś jest tak bardzo ważna uroczystość w całym Kościele, uroczystość zesłania Ducha Świętego, że czcimy na tym miejscu świętego Jana Sarkandra, ale cała liturgia wzięta jest z uroczystości zesłania Ducha Świętego. To dzień narodzin Kościoła dla świata, tak można byłoby określić ten dzień zesłania Ducha Świętego. Było to w czasie żydowskiego święta Pięćdziesiątnicy, kiedy to Duch Święty zstąpił na tych, którzy wraz z Maryją zgromadzili się w Wieczerniku. To z tego Wieczernika wyszli Piotr i apostołowie odważnie już, aby po raz pierwszy świat usłyszał dobrą nowinę o Jezusie, który jest nie skazanym, nie winnym bluźnierstwa, ale zapowiadanym przez proroków Mesjaszem, oczekiwanym przez Żydów i Zbawicielem całego świata. Ukrzyżowany został według zapowiedzi proroków, przez to zgodnie z zapowiedzią zgładził grzechy świata. Bóg wskrzesił go z martwych, aby najpierw ukazywał się apostołom, aby oni nabrali pewności, aby być świadkami, że Jezus jako Pan i Mesjasz zmartwychwstał. Kiedy w dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie wzywali jerozolimskich słuchaczy do wyznania wiary w Jezusa i do przyjęcia chrztu w Jego imię, Żydzi wspominali nadanie prawa na Synaju. Zamiast prawa, zamiast Mojżesza, Duch Święty, który przemawia nie przez kamienne tablice, ale w sercu wierzącego. Owocem tego pierwszego głoszenia Ewangelii jest aż 3000 żydowskich słuchaczy, którzy uwierzyli, którzy przyjęli chrzest, zostali napełnieni Duchem Świętym i przyłączyli się do apostołów i pierwszych uczniów. Taki początek Kościoła Jezus zapowiadał wcześniej, dlatego polecił apostołom, aby zostali w Jerozolimie i aby zgromadzili się w Wieczerniku, aby na modlitwie oczekiwali na pewne zesłanie przez Boga Ducha Świętego. Wcześniej też powiedział, że po Jego odejściu otrzymają innego parakleta. To dość nowe słowo w języku polskim, bo urobione z greckiego parakletos i dopiero ostatni redaktorzy Biblii Tysiąclecia ośmielili się to słowo paraklet wprowadzić zamiast słowa pocieszyciel. A to z bardzo prostej przyczyny, bo to słowo paraklet oznacza nie tylko tego, który pociesza, podnosi na duchu, ale także broni, jest orędownikiem, jest rzecznikiem, który występuje w moich sprawach, w sprawach Kościoła, wobec przeciwników, ale i wobec Boga. Jezus nazywa parakleta także duchem prawdy, który będzie doprowadzał Kościół do całej prawdy.
do głębszej prawdy, do większej prawdy i będzie dawał w Kościele coraz to lepsze zrozumienie słów Pisma i nauczania Jezusa. Ten Duch będzie także oświecał apostołów i uczniów Jezusa, aby wiedzieli, jak odpowiedzieć na oskarżenia i słowa przeciwników, jak dobrać wymowy, aby przeciwnicy nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi, jakie słowa wypowiedzieć w odpowiedniej sytuacji i ludzi, którzy słuchają Ewangelii. Szczególnym darem Ducha Świętego dla uczniów Jezusa jest odwaga i niezwykłe przynaglenie, aby głosić Ewangelię, nawet przez sprzeciwie przeciwników, nawet wśród prześladowań, nawet aż na krańce świata, nawet do ludzi, których języków się nie zna, nawet z gotowością na męczeństwo. Zgodnie z poleceniem Jezusa apostołowie i uczniowie zgromadzili się w Wieczerniku. Wierzyli już, że Jezus zmartwychwstał, bo na to ukazywał się im po swoim zmartwychwstaniu i przekonywał przecież, że żyje. Nie mieli jednak odwagi ani umiejętności głoszenia wiary. Wierzyli w obietnicę Jezusa i dlatego posłusznie trwali na modlitwie wraz z Maryją. Dopiero zstąpienie Ducha Świętego odmieniło wszystkich zgromadzonych. Stali się zdolni i gotowi do głoszenia Ewangelii, do wyjaśniania Pisma i do życia we wspólnocie Kościoła, wciąż słuchając z uległością Ducha Świętego. Ten Duch Święty w Kościele uświęca każdego, kto uwierzył, kto jest otwarty, kto przyjął chrzest. Duch Święty także dla dobra pojedynczych, wiernych i całego Kościoła daje odpowiednie dary i charyzmaty i uzdolnienia, ale także Duch Święty powołuje i przeznacza do rozmaitych posług w Kościele. Dlatego to z czasem w Kościele pojawiają się nowe i bardzo potrzebne we wspólnocie funkcje i posługi. Przecież w czasie nauczania Jezusa nie tylko zostali powołani apostołowie w liczbie 12, ale także innych 72, których Jezus posyła przed sobą do tych miejscowości, do których zamierzał przyjść. Zaś po zesłaniu Ducha Świętego apostołowie ustanowili zaraz 7 mężczyzn do wspierania ubogich, do zastępowania apostołów w niesieniu pomocy wdowom. Jednak, jak zauważamy, owi diakoni także zaczęli głosić Ewangelię, zwłaszcza do swoich, tych, którzy mówili językiem greckim. A Szczepan został ukamienowany nie dlatego, że był skuteczny w pomaganiu ubogim, ale dlatego, że jego przeciwnicy nie byli w stanie sprostać jego wymowi i natchnieniu, z którego przemawiał. Z czasem apostołowie powołują nowych współpracowników w głoszeniu Ewangelii, jak choćby Tymoteusza czy Tytusa przez Pawła. Ewangelia jest głoszona w nowych miejscach, gdzie Kościół gromadzi się na modlitwę i na Eucharystię. I kolejne wspólnoty Kościoła mówią już nie tylko w języku Jezusa i apostołów, ale także po grecku i po łacinie, a następnie w językach uważanych przez Greków za barbarzyńskie, niezrozumiałe. Kościoły zakładane w kolejnych miastach ustanawiają osoby wyznaczone przez Ducha Świętego jako nauczycieli, jako proroków, ewangelistów, starszych i biskupów. A także te kościoły posyłają pod natchnieniem Ducha Świętego swoich apostołów i swoich głosicieli Ewangelii. To dzięki Duchowi Świętemu Kościół wciąż wzrasta w liczbę, ale także w świętość poszczególnych wiernych. Miłość okazywana w życiu wspólnoty Kościoła, troska o ubogich, przyciąga nowych wyznawców. Pociąga do wiary wspólnota, ale także troska o innych, troska o prawdę i troska o zbawienie całego świata. Nauczanie apostołów jest wiarygodne także dzięki znakom, które czynią w imię Jezusa. Tym bardziej wiarygodne staje się przez śmierć poniesioną z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, tym pierwszym świadkiem i męczennikiem spośród uczniów, który przemawia do dzisiaj, jest ukamienowany w Jerozolimie święty Szczepan. Po nim Duch Święty umacniał do takiego dawania świadectwa ogromną liczbę męczenników. Żyjący na przełomie II i III wieku łaciński teolog Tertulian ujął tą prawidłowość w słowach semen est sanguis Christianorum. Faktycznie,
krew przelana przez męczenników staje się nasieniem dla tych, którzy stają się z ich powodu, przez ich przyczynę chrześcijanami wierzącymi w Chrystusa. Życiodajna śmierć męczenników wciąż owocuje przez wzrost Kościoła i przemianę świata, także pod wpływem ich męczeństwa, świadectwa tego męczeństwa. Dziś gromadzimy się na wzgórzu Kaplicówka nad miastem, w którym 20 grudnia 1567 roku przyszedł na świat późniejszy jezuita i męczennik, święty Jan Sarkander, jeden z patronów naszej diecezji. Wielokrotnie i na wielu miejscach wypełniały się w jego życiu słowa Jezusa wypowiedziane do apostołów: gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i aż po krańce świata. W wielu miastach, w wielu miejscowościach, dużych i małych, w różnych środowiskach głosił Ewangelię. Hojnie obdarowany przez Ducha Świętego gorliwie pracował w kolejnych kolegiach jezuickich, a wyjątkowy dar męstwa, który sprawia, że świadek wiary w Chrystusa nie cofa się nawet przed groźbami i samą śmiercią. Ten charyzmat okazał się potrzebny i owocny, kiedy 17 marca 1620 roku w Ołomuńcu składał wyznanie wiary i przyjmował śmierć męczeńską. Dziękujemy dziś Bogu za Jego świadectwo wiary, Syna Ziemi Cieszyńskiej, za Jego głos, który wciąż przyzywa nas do naszej wierności wobec Jezusa i wobec wiary Kościoła. Ten sam Duch Święty wciąż obdarza wielu wiernych do różnych posług w Kościele. Możemy to widzieć, śledząc rozwój i zmiany dotyczące święceń, sprawowania liturgii czy szafarzy Komunii Świętej. Już w początkach Kościoła utrwaliło się, że mężczyźni zdatni do posługi we wspólnocie wierzących mogą być wyświęcani na diakona, prezbitera lub biskupa. Jednak inne posługi, zwłaszcza związane z ołtarzem, zmieniały się przez wieki w zależności od potrzeb i uwarunkowań. W naszych czasach, już po Soborze Watykańskim II, ustanawia się do posługi lektora i ceremoniarza młodych mężczyzn czy chłopców, zwłaszcza z grona liturgicznej służby ołtarza. W ostatnim czasie zaś znajdujemy zachęty Kościoła do ustanawiania lektorów, akolitów, katechistów spośród osób świeckich. Od dłuższego już czasu mamy także nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. W naszej diecezji pierwszych szafarzy ustanowiono w 1997. Do dziś ustanowiono ich w sumie 290. Choć czynnych pozostaje 202. Do nich dziś dołączy się 40 nowych szafarzy Komunii Świętej. To stanowi dobry wzrost wobec liczby aktualnie posługujących. Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przede wszystkim mają dotrzeć z komunią do chorych i starszych pozostających w domach, zwłaszcza w niedzielę. Pomagają także przy rozdawaniu komunii w niedzielę, święta i wielkie uroczystości. Są parafie, w których kilku nawet szafarzy po niedzielnej Eucharystii, w której uczestniczą i rozdają komunię świętą, zabierają Najświętszy Sakrament i zanoszą do kilku domów, w których czekają osoby nie mogące uczestniczyć w Eucharystii niedzielnej w swoim kościele. Chciałbym bardzo w tym miejscu podziękować naszym nadzwyczajnym szafarzom, zwłaszcza że niektórzy z nich wiernie wypełniają tę posługę od wielu już lat. Dziękuję także nowym kandydatom za ich gotowość i zapowiadaną gorliwość w tym posługiwaniu. Tak jak inne posługi w Kościele, coraz obficiej, coraz chętniej rozdzielane pośród świeckich, stanowią o bogactwie Kościoła w różne dary, w posługiwania i urzędy. Świadczą także bardzo dobrze o wspólnocie parafialnej, która widzi takie potrzeby i wyznacza, wybiera do rozmaitych posług. Chciałbym dziękować wraz z wami za wyświęconych dziś, czyli niemal tydzień temu, naszych neoprezbiterów, którzy przybyli na to miejsce dziś zgodnie z tradycją, już chyba dość długą.
Bardzo polecam, moi drodzy, ich posługę, a także tych, którzy przybyli dzisiaj wraz ze swoimi przełożonymi z seminarium, a którzy przygotowują się do święceń w Seminarium Krakowskim. O potrzebie wielu posług i urzędów i sposobów angażowania mówił ciekawie Ojciec Święty Franciszek w czasie ostatniego spotkania biskupów polskich w Rzymie ad Limina, niemal nieco ponad pół roku temu. Opowiadał, jak to przybyli do niego przedstawiciele synodu dla Amazonii i opowiadali, ale głównie o trudnej sytuacji, zwłaszcza w odległych terenach, gdzie brakuje kapłanów. Jako rozwiązanie wskazywali możliwość wyświęcania na księży żonatych, wypróbowanych mężczyzn, jak to się mówi, viri probati. Ojciec Święty mówi, że pytał ich szerzej o to, czy nie brakuje im nadzwyczajnych szafarzy, katechistów w każdej wiosce, diakonów stałych. Okazało się, że to, z czego kiedyś Ameryka Południowa była słynna, a więc małe, podstawowe, bazowe wspólnoty, katechiści w najbardziej odległych miejscowościach i diakoni. Wszystko to okazuje się, że nie istnieje, rozpłynęło się. Nie ma chętnych nie tylko do seminarium, ale także na to być katechistą, diakonem, tym, który przychodzi z Komunią Świętą do chorych i słabych. Nie ma chętnych. Papież mówił, że wtedy im powiedział, że problem jest głębszy, że Kościół ma poważny problem, brak ludzi napełnionych i powołanych przez Ducha Świętego do rozmaitych posług w Kościele. To trzeba widzieć i o to się modlić i tu w takim kontekście szukać rozwiązań. Moi drodzy, w dniu, kiedy cieszymy się nowymi szafarzami komunii oraz kapłanami, neopresbiterami, uświadamiamy sobie potrzebę modlitwy o powołania, o ludzi do urzędów i posług w Kościele. Bardzo o dary Ducha Świętego, o to wołanie Ducha Świętego w sercach wielu ludzi do tego, aby się zaangażować i posługiwać dla dobra Kościoła. By nie brakło katechetów świeckich, także w szkole, bo coraz bardziej brakuje. By zgłaszali się chętni do posługi animatora, do prowadzenia grup, które przygotowują się do bierzmowania. Wreszcie, aby usłyszeli głos powołania, poszli za nim młodzi ludzie do seminarium, do zakonów, na misję. Jest wielka potrzeba, a zarazem znamy sposób zaradzenia takiej potrzebie. Jezus wyraźnie mówi na ten temat w Ewangelii. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje. Prośmy więc o wielu, aby Pan żniwa powoływał, a oni odpowiadali i byli wierni temu powołaniu. Amen. Za moment rozpocznie się obrzęd ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Kandydaci zostaną imiennie wezwani i przedstawieni wspólnocie Kościoła. Niech przystąpią mający być ustanowieni nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Bogdan Adamczyk z parafii świętego Stanisława w Andrychowie. Mariusz Białończyk z parafii Marklowice Górne. Łukasz Bieńko z parafii Czechowice Dziedzice Podraj. Wiesław Chwała z parafii Nowa Wieś. Grzegorz Cudo z parafii Cieszyn Mnisztwo. Aleksander Czepczor z parafii Jaworzynka Trzycatek. Roman Czubała ze wspólnoty Miasto na Górze. Bogdan Dubanowicz z parafii świętego Stanisława w Andrychowie. Mariusz Duraj z parafii Sopotnia Mała. Maksymilian Dniewicz z parafii Grodziec.
Alfred Gibas z parafii świętego Stanisława w Andrychowie, Grzegorz Giercuszkiewicz z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej, Damian Haręźlak z parafii Milówka, Józef Heczko z parafii Jaworzynka czy Catek, Andrzej Hutyra z parafii Rajcza, Piotr Jakubiec z parafii świętego Andrzeja Boboli w Bielsku Białej ze wspólnoty neokatechumenalnej, Dawid Jopek z parafii Wieprz koło Żywca, Adam Kołodziej z parafii Meszna, Michał Kozakiewicz z parafii Grodziec, Waldemar Kryszewski z parafii świętej Marii Magdaleny w Cieszynie, Mirosław Książczyk z parafii Jaworzynka czy Catek, Bartłomiej Kukuczka z parafii w Koniaków, Grzegorz Kurek z parafii Bielsko-Biała w Stracące, Włodzimierz Lach z parafii Rajcza, Sebastian Majda z parafii Wisła Głębce, Jan Mamica z parafii świętego Stanisława w Andrychowie, Rafał Mędyk z parafii Miliardowice, Sylwester Morawiec z parafii Cieszyn Mnisztwo, Waldemar Pabiś z parafii świętego Stanisława w Andrychowie, Józef Polak z parafii świętego Macieja w Andrychowie, Paweł Rybacki z parafii Słukowice Bolęcina, Ryszard Sikora ze wspólnoty Zacheusz w Cieszynie, Ireneusz Skoczeń z parafii Lipowa, Michał Skrobiś z parafii Zebrzydowice, Dariusz Smuga z parafii Goleszów, Dominik Szewczyk z parafii Sopotnia Mała, Ryszard Szwed z parafii Lipowa, Piotr Czos z parafii Zebrzydowice, Marcin Wróbel z parafii Wrajczy, Mateusz Zagórski z parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach. Umiłowani, tym naszym braciom zostanie powierzona funkcja, która ich upoważnia do udzielania Komunii Świętej oraz do zanoszenia jej chorym, także jako wiatyk. Wy zatem, umiłowani bracia, wyznaczeni do tak ważnego zadania w Kościele, starajcie się dawać przykład życia chrześcijańskiego w wierze i dobrych obyczajach, gorliwie korzystając z eucharystycznej tajemnicy jedności i miłości. Wszyscy bowiem, którzy spożywamy ten sam chleb i pijemy z tego samego kielicha, stanowimy przecież jedno ciało. Udzielając innym Komunii Świętej, ukazujcie życiem braterską miłość, zgodnie z poleceniem Pana, który podając uczniom swoje ciało do spożycia, powiedział: to wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Drodzy bracia, kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy, pytam każdego z was, czy chcesz przyjąć posługę podawania twoim braciom i siostrom ciała i krwi pańskiej w służbie i budowaniu Kościoła? Czy chcesz, udzielając Komunii Świętej, czynić to z najwyższą czcią i szacunkiem? Kandydaci na szafarzy klękają. Drodzy bracia i siostry, prośmy pokornie Boga, aby obdarzył błogosławieństwem tych, których wybrał do służby nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i aby umocnił ich do wiernego posługiwania w swoim Kościele. Najłaskawszy Boże, Ty przez jednorodzonego Syna Twojego powierzyłeś swojemu Kościołowi chleb życia. Pobłogosław tych naszych braci, wybranych do służby nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
Spraw, aby wiernie spełniając służbę przy ołtarzu i godnie rozdzielając swoim braciom i siostrom chleb życia wiecznego, stale wzrastali w wierze i miłości ku zbudowaniu Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego. Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. Zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Prośmy miłosiernego Boga, aby oświecił nasze serca łaską Ducha Świętego i wysłał prośby, które z ufnością Mu przedstawiamy. Módlmy się za Kościół, aby codziennie otwierał się na działanie Ducha Świętego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pasterzy Kościoła, papieża Franciszka, biskupów Romana i Piotra, biskupów seniorów Tadeusza i Janusza, prezbiterium naszej diecezji, a szczególnie księży neoprezbiterów, aby z uwagą wsłuchiwali się w natchnienia Ducha Świętego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, szczególnie w Ukrainie, za ludzi doświadczających okrucieństwa wojny i różnych trudności życiowych, za uchodźców z Ukrainy, aby pokładając ufność w Bogu, spotkali się z życzliwością i pomocą dobrych ludzi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej naszej diecezji, aby w swojej posłudze otwierali się na nowe tchnienie Ducha Świętego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy pielgrzymowali na Skoczowskie Wzgórze, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, za całą naszą diecezję, abyśmy wypełniali swoje życiowe powołanie w mocy Bożego Ducha na wzór świętego Jana Sarkandra. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem. Każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta. Oczyść przez udzielenie Ducha Świętego nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Składamy na Chrystusowym ołtarzu to wszystko, co mamy. Stajemy ze swoimi charyzmatami, darami, z naszymi trudami i prośbami. Ale w sposób szczególny w tą liturgię włączają się delegacje i przedstawiciele dekanatów, składając dary pieniężne, dary materialne. Dekanat Bielsko-Biała 1 z darem pieniężnym, dekanat Wiślański również z darem pieniężnym. W procesji z darami uczestniczą rycerze świętego Jana Pawła II z Bielska Białej, dekanat Cieszyński z darem pieniężnym, dekanat Strumieński ze Brzydowic z darem pieniężnym, dekanat Andrychowski również składa dar pieniężny, dekanat Goleszowski, delegacja z parafii Pogwizdów z darem pieniężnym, dekanat Skoczowski z darem pieniężnym, przedstawiciele Teksidu odlewni Żeliwa ze Skoczowa, dekanat Oświęcimski również składa dar pieniężny, koło gospodyń wiejskich z Mazańcowic z dekanatu Jasienickiego składa dar materialny, dekanat Czechowice-Dziedzice również dar materialny, misyjna Jutrzenka z parafii pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Skoczowie składa dar materialny na cele misyjne. Dekanat Łodygowicki składa w darze tegoroczny miód oraz dar materialny. Dekanat Radziechowski z darem pieniężnym. Związek Podhalan, oddział w Radziechowach, również składa w darze miód i sery góralskie. Dekanat Istebniański z darem pieniężnym oraz z darem tegorocznych kwiatów. Dekanat Kęty z darem pieniężnym, dekanat Jawiszowicki składa dar pieniężny na cele charytatywne i asysta żywiecka, delegacja z parafii Żywiec Sporyż. Podejmijmy wspólny śpiew. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych, śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia
i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem, biskupem Piotrem, biskupami seniorami Tadeuszem i Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Sarkandrem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nadszedł czas naszego osobistego, szczególnego spotkania z Chrystusem Eucharystycznym. Te osoby, które pragną przyjąć Komunię Świętą, proszę, by uczyniły to w sposób piękny, godny, przyklękając przed przyjęciem Komunii Świętej. Księża rozejdą się po tych alejkach, będą towarzyszyć im proporce, które będą wskazywać te miejsca, w których będzie udzielana Komunia Święta. Jeśli ktoś życzy sobie, by przyjąć Komunię Świętą na rękę, proszę to wyraźnie zasygnalizować księdzu, który rozdaje Komunię Świętą. Proszę też, by jeden z kapłanów rozdawał Komunię Świętą na rękę na schodach kaplicy. Przypominam, że w czasie diecezjalnej pielgrzymki do sanktuarium można również uzyskać odpust zupełny. Trzeba spełnić oprócz tej obecności na pielgrzymce zwykłe warunki odpustu. Modlić się w intencjach Ojca Świętego, modlić się modlitwą Ojcze Nasz, złożyć wyznanie wiary i przyjąć Komunię Świętą. W dziękczynieniu, które podejmiemy po Komunii Świętej, możemy te wszystkie modlitwy i prośby Panu Bogu przedstawić, by zyskać ten odpust. Oczekując na spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym, podejmijmy wspólny śpiew.
trwamy w uwielbieniu, trwamy we wspólnej radości z tego diecezjalnego spotkania. Dziękujmy Bogu za Jego wszystkie dary, za te poruszenia serca, które sprawiają, że jesteśmy gotowi podjąć różne posługi w Kościele. Dziękujmy za dary Ducha Świętego, za dobrą pogodę w czasie dzisiejszej liturgii. Dziękujmy za świadectwo życia i męczeństwa świętego Jana Sarkandra. Dziękujmy za dar nowych prezbiterów Kościoła Bielsko-Żywieckiego. Tą naszą radość, to uwielbienie i dziękczynienie wyrażajmy w podejmowanej pieśni. Modlimy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imieniu nowo ustanowionych szafarzy podziękowanie wyrazi pan Alfred Gibas z parafii świętego Stanisława, biskupa męczennika w Andrychowie.
Czcigodny księże biskupie, w imieniu nowo mianowanych szafarzy chciałem złożyć serdeczne podziękowanie za zaufanie, jakim nas ksiądz obdarzył poprzez mianowanie nadzwyczajnymi szafarzami Komunii Świętej. Ze swojej strony zobowiązujemy się przed Panem Jezusem, Tobą księże biskupie i Kościołem Świętym, że zrobimy wszystko, aby być świadkami naszego Pana, który, jak ufamy, uzupełni nasze niedostatki swoimi łaskami. Niech Maria, Matka Boga i Matka nasza, ma nas w swojej opiece. Bóg zapłać. Krótkie słowo podziękowań skieruje również do nas wszystkich ksiądz Piotr Hoffman, który jest dyrektorem duszpasterstwa ogólnego w diecezji bielsko-żywieckiej, tego wydziału kurii, oraz jest opiekunem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w naszej diecezji. Jeżeli ktoś z tutaj obecnych w przyszłości chciałby również dostąpić tej posługi, przyłączyć się do szafarzy, to z tym księdzem, księdzem Piotrem Hoffmanem, trzeba nawiązać kontakt. W imieniu całej naszej diecezjalnej wspólnoty pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości. Dziękuję najpierw księdzu proboszczowi, księdzu kustoszowi Witoldowi wraz z parafią i wszystkimi osobami z nim współpracującymi, które podjęły trud przygotowania wzgórza Kaplicówka. Dziękuję wszystkim służbom, które są za nas odpowiedzialne w czasie naszej pielgrzymki. Straży Miejskiej, strażakom, naszym lekarzom i ratownikom medycznym. Dziękuję wszystkim technicznym odpowiedzialnym za przygotowanie sceny nagłośnienia namiotów. Dziękuję przede wszystkim Wam, drodzy pielgrzymi, drodzy nasi diecezjanie, za Waszą obecność i za wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, wszystkim asystom regionalnym, wszystkim osobom w strojach regionalnych, które tak licznie dzisiaj przybyły do Skoczowa. Dziękuję naszemu seminarium duchownemu na czele z księdzem rektorem Sławomirem Kołatą za obecność kapłanów i naszych kleryków i za wspólną modlitwę. Dziękuję wspólnocie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Dziękuję ich współmałżonkom i rodzinom, bo dzisiaj wspólnie tutaj się zgromadziliśmy. Dziękuję za ich codzienną posługę w naszych parafiach. Księże biskupie, na zakończenie tego naszego diecezjalnego świętowania prosimy o Twoje pasterskie błogosławieństwo. Bezpośrednio po błogosławieństwie, którego ksiądz biskup udzieli, serdecznie zapraszamy, aby brać udział w dalszym naszym świętowaniu. Można zakupić sobie obiad w tych namiotach, które są obok kaplicy, kawę, herbatę. Bardzo prosimy, jeżeli ktoś ma czas, aby uczestniczyć w koncercie zespołu Ahava, który się rozpocznie zaraz po przygotowaniu tego miejsca, aby mogli dać koncert. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, śpiewu, radości. Są również do nabycia książeczki o świętym Janie Sarkandrze oraz płyty tego zespołu, który będzie z nami tutaj jeszcze świętował. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, przyzywając Ducha Świętego, którego to uroczystość obchodziliśmy w tym miejscu, w którym czcimy i do którego pielgrzymujemy z racji naszego męczennika, świętego Jana Sarkandra. Zapraszam też jeszcze, jeżeli ktoś po raz pierwszy się zdarzyło, że jest tutaj, to może zechce jeszcze raz przyjść także, a potem drugi i trzeci, bo jest to nasze świętowanie bardzo ważne, które jakoś może zintegrować naszą diecezję, która wciąż jest młoda i ciągle ubogaca się wzajemnie tymi świętymi i tymi tradycjami, które posiadamy. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg Ojciec Światłości, w którym w dniu dzisiejszym oświecił duszę uczniów przez zesłanie Ducha Pocieszyciela,
niech wam udzieli swojego błogosławieństwa i napełni was darami Ducha Świętego. Amen. Niech ogień Ducha Świętego, który ukazał się nad uczniami, oczyści wasze serce od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem. Amen. Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, niech sprawi, abyście trwali w tej wierze i od nadziei przeszli do oglądania Boga w niebie. Amen. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja.